Siemanko! Witam w drugim odcinku trylogii o skakaniu. W poprzednim tutorialu omówiliśmy wybicie, teraz czas na pozycję w locie i lądowanie. Zapraszam! Zacznijmy od samego lotu. Tutaj staramy się pozostać w pozycji pionowej, w której deska jest centralnie pod nami, głowa i klatka zostają blisko baru i nie odchylamy się do tyłu. Staramy się pozostać usztywnieni, co ułatwi nam kontrolę. Najlepiej zrobić to poprzez napięcie brzucha i pośladków. Przez cały czas lotu trzymamy kajta w zenicie, bar zaciągnięty i obserwujemy, co dzieje się pod nami. Przy pierwszych niskich skokach lądowanie powinno być stosunkowo łatwe, jeżeli tylko uda nam się utrzymać naszą pozycję z deską pod sobą. Naszym zadaniem bowiem jest lądowanie na płaskiej desce ustawionej dziobem w kierunku, w którym lecimy. Nie jest to jednoznaczne z ustawieniem jej z wiatrem, bo jeżeli wybijemy się tak, że będziemy lecieć dalej na halsie, to ustawienie jej na siłę w dół wiatru nie ma najmniejszego sensu. Aby obrócić deskę do lądowania, cofamy tylną nogę pod wiatr, zostawiając cały czas ciało nad deską. Obserwujemy, co się dzieje pod nami, tak aby nie dać się zaskoczyć i zamortyzować lądowanie. W celu poprawy pozycji w locie i samego ustawienia deski proponuję następujące ćwiczenia. Ćwiczenie pierwsze. Jeżeli mamy bezpieczne otoczenie i sporo mocy w latawcu, skoki na plaży wygenerowane jedynie zaciągnięciem baru w zenicie, bez jakiegokolwiek ruchu latawca. Człowiek jest trochę jak kot i odruchowo wyląduje na nogi. Możemy do tego dołożyć lądowanie w dół wiatru, obracając się w biodrach. Powinno nam to pomóc poczuć naszą pionową pozycję w locie. Ćwiczenie drugie. Na wodzie, podczas skoku, zanim wylądujesz, spróbuj obrócić deskę w jedną i drugą stronę. Zauważ, że jesteś w stanie ustawić deskę do lądowania w sekundę. Nie musisz celować w dół wiatru przez cały skok. Przejdźmy do pracy latawcem przy lądowaniu. Na początek przy niskich skokach, takich powiedzmy na 1-2 metry, wystarczy, że utrzymacie latawiec w zenicie. Nie musicie go dawać agresywnie z powrotem w dół. Najprawdopodobniej będziecie lecieć dalej na halsie z prędkością, która umożliwi Wam odpłynięcie. Tak więc przy niskim skoku możecie sobie pozwolić na to, aby najpierw wylądować deską, a dopiero potem wrócić latawcem na hals. Inaczej sytuacja wygląda, gdy zaczynamy skakać wyżej. Im wyżej skoczymy, tym bardziej latawiec poleci nam za głowę przy opadaniu. Wylądowanie z latawcem za sobą spowoduje poluzowanie linek i przepadanie. Dlatego wyższe skoki wymagają od nas wrzucenia latawca w dół wiatru przy lądowaniu. Celem takiej pracy kajtem jest nie tylko zapobiegnięcie luzowania linek, ale również złagodzenie lądowania poprzez dodatkowe pociągnięcie. Latawiec schodząc w głąb okna wiatrowego pociągnie nas nie tylko do przodu, ale również do góry. Dzięki temu będziemy lądować przy większej prędkości, ale przy mniejszym opadaniu. Nie da się tak łatwo określić, w którym momencie należy zacząć skręcać latawiec do lądowania. Im wyższy skok, tym wyżej i wcześniej zaczniemy to robić, ponieważ latawiec znajdzie się dalej za nami. Cel jednak pozostaje ten sam. Chcemy poczuć pociągnięcie do przodu tuż przed dotknięciem deską wody. Aby latawiec pociągnął nas w ten sposób, musimy skręcić go tak, aby znalazł się przed nami, bliżej linii wiatru, zamiast opuszczać go po krawędzi okna na hals. Osiągniemy to poprzez mocniejszy skręt na zaciągniętym barze. Ponieważ dostaniemy w ten sposób znacznie więcej mocy niż opuszczając latawiec na hals, musimy pamiętać o skontrowaniu go z powrotem do góry. Dobrym ćwiczeniem pozwalającym na oswojenie się z takim ruchem są małe skoki transition z agresywną pracą latawca na nowy hals. Pamiętajcie jednak, że aby skontrować latawiec, musicie zostawić napięcie na linkach, czyli nie możecie odpuścić baru do końca. Ponieważ nie każdy skok kończy się sukcesem, to warto mieć na uwadze, jak upadać. Najlepiej ćwiczyć swoje skoki na dość głębokiej wodzie, tam gdzie na pewno nie dosięgniemy dna. Jeżeli jednak skaczemy na płytkiej wodzie, starajmy się upadać na plecy. W ten sposób nie wbijemy się nogami w dno i nie połamiemy rąk. Nie lądujmy też za wszelką cenę. Zdecydowanie lepiej jest zrzucić deskę, niż zerwać więzadła w kolanie. A jeżeli już jesteśmy na głębokiej wodzie,
to najlepszym i najmniej bolesnym rozwiązaniem będzie wbicie gwoździa. Podsumowując, w locie pozostajemy w pionie. Głowa i klatka blisko baru, deska pod nami. Trzymamy zaciągnięty bar do końca, aż do lądowania. Im wyżej skoczyliśmy, tym wcześniej będziemy musieli zapracować latawcem do lądowania. A przede wszystkim lądujemy na płaską deskę ustawioną w kierunku naszego lotu. O tym, jakie błędy są najczęściej popełniane przy skokach, opowiem w ostatnim odcinku naszej trylogii. Do zobaczenia!